Witam w poniedziałek 26 września i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Wersja tekstowa dostępna w newsletterze na biznesupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek na zamknięcie większość rynków mocno spadała, WIG 20 osunął się aż o 4% do 1458 punktów. Najwięcej w indeksie tania odino M i CCC. Indeksy w Stanach i zachodniej Europie spadały o około 2%. W poniedziałek rano za dolara płacimy 4,94, prawie 20 groszy więcej niż za euro. Frank szwajcarski kosztuje 5 zł i grosze. Jedyna pozytywna informacja to taniejąca ropa. Baryłka ropy WTI kosztuje 78 dolarów, a Brent 85 dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Według sondażu Exit Poll z wynikiem co najmniej 22% nowym premierem Włoch jako pierwsza kobieta na tym stanowisku została Giorgia Meloni będąca liderką prawicowej partii Fratelli d'Italia. Blok centroprawicowy otrzymał łącznie co najmniej 41%. Nowa premier ma pokierować najbardziej prawicowym rządem od czasu II wojny światowej. Minister Finansów Wielkiej Brytanii Kwasi Kwarteng przedstawił w piątek pakiet obniżek podatków o wartości 45 miliardów funtów. Zjednoczone Królestwo utrzyma najniższy 19-procentowy CIT w grupie G7. Amerykańscy urzędnicy z Rady Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych z udziałem urzędników z Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych i Ministerstwa Finansów w związku z zawiązanym w sierpniu porozumieniem przeprowadzają w Hongkongu audyty spółek notowanych na giełdzie w Nowym Jorku. Proces kontroli potrwa około dwa miesiące. Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że wicepremier Jacek Sasin optuje za ustanowienie maksymalnej ceny energii na poziomie 618 zł za MWh dla odbiorców wrażliwych i jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzią na trwający kryzys energetyczny ma być podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw prywatnych, który zasili budżet dodatkowymi ponad 13 miliardami złotych. Informacje biznesowe. Baltic Pipe operowany przez gaz system oraz duński EnergiNet uzyska pełną przepustowość pod koniec listopada bieżącego roku, czyli miesiąc wcześniej niż planowano. PGNG zawarło umowy ze spółkami z grupy Equinor, które pozwolą w znacznym stopniu za jego pośrednictwem na import do 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie przez kolejne 10 lat. Chiński producent części motoryzacyjnych Mint Group wybuduje w Szprotawie w województwie lubuskim fabrykę za 80 milionów euro produkującą m.in. dla Mercedesa. Notowana na Nasdaq Take-Two Interactive Software zamierza rozwiązać umowę produkcyjno-wydawniczą zawartą z polską spółką PCF Group na finansowanie i wydanie gry Project Dagger. Spółka podjęła decyzję o kontynuacji tworzenia gry w modelu self-publishing. Uber wprowadził od 22 września płatności za przejazdy blikiem. Bank Millennium jako pierwszy wprowadza blik płace później, pozwalając na odroczenie płatności do 30 dni. Kolejne banki, które wprowadzają usługę to ING, mBank i Santander. Konsorcjum APS Energia i Politechniki Warszawskiej zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i otrzyma 29 milionów złotych dofinansowania w ramach programu Nowe Technologie w Zakresie Energii na projekt APS Storage 2.0 modułowy, konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej. Całkowity koszt inwestycji to około 44 miliony złotych. Szwedzka Klarna poinformowała około 500 pracowników z pomocą dyrektora operacyjnego Kamili Giseke, przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej o zwolnieniach. Oficjalnie firma udostępnia wiadomość dla prasy, że zwolnionych zostało mniej niż 100 osób. Od początku roku przedsiębiorstwo zredukowało etaty z 7 do 6 tysięcy. Powodem masowych zwolnień jest ni niestabilna sytuacja na rynku akcji oraz prognozowana dla firmy recesja. ING Bank Śląski zawarł ze spółką Saint Gobain Green Guarantee Agreement, udzielając trzech gwarancji wartych 48 milionów złotych, co stanowi jedną z pierwszych i największych tego typu umów w Polsce. Spółka uzyska dostęp do ekologicznej energii elektrycznej, która pokryje 45% jej zapotrzebowania na okres 15 lat, począwszy od 2025 roku. Aplikacja Biedronki została pobrana łącznie z Apple App Store i Google Play ponad 4 miliony razy od 30 maja tego roku. Tym samym liczba klientów posiadających kartę Moja Biedronka przekroczyła 14 milionów użytkowników, czyniąc program lojalnościowy Biedronki najpopularniejszym w Polsce. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Visionaries Club VC z Berlina ogłosił drugi fundusz o wartości 400 milionów euro na inwestycje B2B. Pośród projektów oprócz funduszu sidowego i growth znalazły się fundusz jutra o budżecie 50 milionów euro, który zasili oparte na nauce startupy. Prochem upoważnia zarząd do skupu akcji za 12,5 miliona złotych do 30 listopada tego roku. LPP jednomyślnie podczas NWZA podjął decyzję o emisji obligacji o wartości do 500 milionów złotych oraz euroobligacji o wartości do 500 milionów euro do końca przyszłego roku. MLP Group oferujący platformy logistyczne zakończył program emisji obligacji, w którym maksymalna wartość ustalona została na 100 milionów euro i tym samym otworzył nowy program o analogicznym limicie. Umowa dotycząca emisji została zawarta z M-Bankiem, a okres zapadalności obligacji ma być nie dłuższy niż 60 miesięcy. Rząd niemiecki może dokonać nacjonalizacji importera gazu Securing Energy for Europe, dawniej Gazprom Germania. Działania te mają uchronić VNG, będącego importerem gazu w Niemczech, przed bankructwem i zabezpieczyć kontrakty niezrealizowane przez stronę rosyjską. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Prawo i podatki. Minister Rozwoju Pracy i Technologii zapowiedział nowelizacji ustawy o Fundacji Rodzinnej. Projekt ustawy wskazuje, że założenie fundacji przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane. Waldemar Buda stwierdził, że dzięki temu łatwiej będzie zachować ciągłość działania przedsiębiorstw i chronić firmę przed rozdrobnieniem. Unijny projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptowalutowych MICA zakłada, że NFT powinny być regulowane jak papiery wartościowe. Zgodnie z unijną interpretacją NFT sprzedawane jako elementy większych kolekcji posiadają niewiele lub nie posiadają żadnych unikalnych cech, przez co będą rozpatrywane, podobnie jak kryptowaluty. Dyrektor Kiss potwierdził, że transakcja sprzedaży miejsca garażowego będzie zwolniona z 19% podatku, jeśli od nabycia upłynie 5 lat. Dyrektor Kiss uznał, że sprzedaż miejsca do parkowania należy rozliczyć tak samo jak inną nieruchomość prywatną. Komisja Europejska poinformowała, że Polska musi wypełnić kamień milowy dotyczący Arachn, zanim będzie mogła złożyć swój pierwszy wniosek o płatność w ramach KPO. Chodzi o stworzenie systemu monitorowania wdrażania środków. Dane te trafią do systemu Arachn, który przechowuje informacje o ostatecznych odbiorcach środków, wykonawcach, podwykonawcach i beneficjentach. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała do konsultacji projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, przewidujący utworzenie centralnego rejestru wyborców. Wyborca będzie mógł sprawdzić online, w którym obwodzie głosowania i którym lokalu wyborczym może głosować. Łatwiej będzie też dopisać się do obwodu wyborczego czy spisu wyborców. Wiadomości rynkowe. Raport CogniClick przygotowany na zlecenie Iron Mountain wykazał, że 37% przebadanych organizacji może niedostatecznie utylizować dane, co niesie ze sobą ryzyko ich ujawnienia. Wśród biorących udział w badaniu firm 54% nie opracowało strategii niszczenia danych cyfrowych, a blisko 23% gromadziło je fizycznie w swojej siedzibie. Pośród uczniów w wieku od 15 do 29 lat w Polsce zaledwie 12% podjęło pracę w zeszłym roku. Stanowi to dwukrotnie niższy wynik od średniej w Unii Europejskiej. Liderem rankingu pozostaje Holandia z wynikiem 70% w tej kategorii. Wyniki spółek i rekomendacje: W wydaniu newslettera 12 newsów dotyczących wyników spółek z GPW. W podcaście mówimy tylko trzy z nich. Frankowa Kancelaria Wotum w pierwszej połowie tego roku osiągnęła 43 miliony skonsolidowanego zysku, czyli ponad 20 razy więcej niż rok temu. Wotum dąży do pozyskania co najmniej 10 tysięcy klientów frankowych w bieżącym roku. BUMECH w pierwszej połowie tego roku wykazał 145 milionów złotych skonsolidowanego zysku względem 21 w zeszłym roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły wartość 470 milionów złotych względem 202 z zeszłego roku. Krynicki recykling szacuje około 7 milionów złotych na poziomie EBITDA w drugim kwartale tego roku, co oznacza spadek względem analogicznego okresu około 55%. Wynik jest spowodowany gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Jeżeli podcast jest dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.